Dzień dobry, dzisiaj gościox.pl pani Józefa Greń. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pięknie. Przede wszystkim witam was wszystkich pięknie. Właśnie, moi roztomili. Dobrze. Przede wszystkim gratuluję Srebrnej Cieszynianki. Czym dla pani jest ta nagroda? No, nagroda jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem, prawdziwym zaszczytem. Nie spodziewałam się, że mnie po tak niedługim okresie czasu mojej działalności zostanę tak uhonorowana. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak ona jest ważna do czasu, jak już otrzymałam nominację i ukazała się informacja na Facebooku, ile dostałam polubień i takich bardzo sympatycznych, nie wiem. No, oznak sympatii. Powierzchowań. Tak, tyle sympatii, tyle jakieś, nie znalazłam ani jednego negatywnego komentarza. To bardzo jest dobrze. Chyba ważne. Także myślę, że warto było. No ja nie mogę jeszcze do dzisiaj otrząsnąć się z tego, bo jeszcze ciągle ktoś zadzwoni czy coś. No szkoda, że w takich okolicznościach wypadło to, bo byśmy sobie troszeczkę poświętowali. Ale ja myślę, że co się odwlecze, to nie uciec. Zgadza się z panią, zgadzam się z panią, tak to właśnie będzie, w przyszłym roku będziemy nadrabiać te wszystkie świętowania. Pani dostała cieszyniankę za, można powiedzieć, kultywowanie tych tradycji, strój, pieśń, tekst, cały folklor, jaki pani gdzieś pokazuje. Przede wszystkim była pani w stroju na przykład w Brukseli, dawno, dawno temu, to był 2013 rok. Haftuje pani, jak to pani wszystko robi? Znaczy, od czego się zaczęło? Od strumienia, od zespołu regionalnego, czy od zaczęło haftu? Zaczęło się od strumienia, od tego, że razem z panią Budnicz uznałyśmy sobie, że szyjemy sobie stroje cieszyńskie. Zawsze mnie to interesowało, tylko że nigdy nie miałam czasu się tym zająć, bo praca, bo dzieci, bo obowiązki, bo różne sprawy. Ale jak przeszłam na emeryturę, to wpadłam w taką pustkę, że trzeba było coś z tym robić. No jak już zaczęłam w tym stroju cieszyńskim chodzić, zresztą najpiękniejszym na świecie, takie moje zdanie. Moje też. Tak, że myślę, no trzeba by było przy kole Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, której jestem członkiem, utworzyć taką sekcję. Wspólnie z koleżanką postanowiłyśmy, że utworzymy sekcję, może jakąś taką śpiewaczo-wokalną, no i te stroje, żeby kultywować. Gwarę przede wszystkim, naszą cieszyńską, na tej naszej kochanej ziemeczce cieszyńskiej, bo wiadomo, że góralszczyzna się przepięknie reklamuje, czy prezentuje w telewizji fajny, bo i Tydzień Kultury Beskidzkiej, co tylko. No tak. Górny Śląsk, wiadomo, na TV Silesia mają TVP, czy różne programy też się. A tutaj na tej naszej takiej ziemi prucheńsko-strumieńskiej, w tych Ażlach, w tej okolice, to tak jakbyśmy nigdy nie śpiewali czy coś takiego. Trochę ubolewałam nad tym, bo mówię, dlaczego, przecież my też mamy piękne pieśniczki, potrafimy śpiewać, tańcować, opowiadać, wyrządzać, jak się, bo u nas rządzymy, tak. My nie godomy, ani nie mówimy, my rządzymy po naszemu. Ja to Kiesi powiedziałam, jak prezentowałam strój, że u nas na Cieszyńskim się rządzi. I jeden z panów posłów mi zarzucił, ale rządzi się we Warszawie. Ja mówię, o, we Warszawie, to się chyba mąci. O, dobrze, wkraczamy na tematy polityki. Zresztą pani mąż był posłem, ale może zostawmy politykę. Ja chciałbym... Nie bawię się w politykę. Właśnie, bardzo dobrze. Ja chciałbym zapytać, gdyby pani spotkała papugę taką, na przykład z jakichś krajów północnych, to czego by pani nauczyła tę papugę właśnie jakiegoś wiersza albo tekstu w naszym języku, tu naszą gwarą? Gdyby ta papuga była u mnie w chałupie, chociaż nie wiem, czy ją by dała dość do słowa, bo to jest mało prawdopodobne, to by ją nauczyła taką witaczkę naszą piękną cieszyńską. Jakby przyszedł Kiery do mnie do chałupy, to ja bym mu powiedziała papugę. Papugę bych nauczyła, no witam cię pięknie, żeś taki gryfny synek czy dziążka. Jakże wie rada, żeś też przyszedł do mojej chałupy, do mojej ziuteczki czy do Judzi jakoś. No tak, no to pięknie. A haft też się zaczął, kiedy była pani na emeryturze? Tak. Jak byłam na emeryturze, to była pustka, zimowe wieczory. Moja sąsiadka, która choruje od tylu lat, haftowała piękne obrazki, takie haftem krzyżykowym typowe.
No więc tak mnie to wciągło, że zaczęłam haftować i wyhaftowałam tych obrazków ogromną ilość, chyba nie wiem, ze 60-70 w wolnym czasie zawsze, jak tylko miałam chwileczkę czasu, to oglądałam telewizję i haftowałam, bo miałam taką podzielność uwagi, że muszę robić co najmniej dwie rzeczy na raz, tak żeby to mi pasowało. I ten haft mnie tak ciągnął, ale teraz już mi to przeszło, no po prostu przypuszczam, że to troszeczkę wzrok, chociaż jak się to ładnie oświetli, ja znowu wrócę do tego, bo ja jestem taki akcyjniak. Zaczynam wyszywać, czy haftować, czy coś robić dużego, no ale teraz, że się uczyłam wierszy, pieśniczek, także miałam już trochę mniej czasu na to haftowanie. Pani od samego początku, od pracy zawodowej, jak ja tak sobie przejrzałem, to i Urząd Stanu Cywilnego, i Ustronianka, i Celma w Cieszynie. Pani była w tak wielu różnych miejscach. Jak to pani robi, że pani się nudzi? Czy po prostu to wynika z tego, że pani zawsze potrzebowała jakoś pomagać, być wśród ludzi i jakoś coś... Gdzie się pani najlepiej pracowało? Może tak zapytam. Ja myślę, że największą szkołę życia dostałam w tej Celmie. To były lata, ogromnie dawno, bo to były poprzedniego wieku, lata 64-70, więc to już rzeczywiście... To jeszcze wtedy była Celma, to była Czumawerka, nazywała się to tak po naszemu, jeszcze pan dyrektor Czuma był. Ja się tam nauczyłam dyscypliny, obowiązkowości, wszystkiego. To był zakład naprawdę fajnie prowadzony. To nie był taki typowy... Pentagon, jak się to mówiło, że połowa się pęta, reszta goni, tylko wszyscy wiedzieli, co mają robić i wydaje mi się, że jak na owe czasy był to zakład, który zostawił w moim dalszym życiu taki ślad, który mi został do tej pory, jakaś obowiązkowość, zdyscyplinowanie, pilność. Jechałam na defiladę tysiąclecia do Warszawy, jechało 60 autokarów młodzieży z Katowic na lotnisku, mieliśmy zbiórkę, także było to takie niesamowite przeżycie w 1966 roku. Także szczerze mówiąc, bardzo mile wspominam ten okres, może dlatego, że to była przecież bardzo wczesna młodość, to było, także no tak. Zawsze się wspomina. Tak, zawsze wspominamy ten okres tak. Jakoś tak lepiej niż czasami właśnie był. Co to znaczy dla pani sukces? Nie wiem, co to jest. Tak do końca nie wiem, co to jest sukces. Ja myślę, że sukcesem jest to, jeżeli człowiek robi to, co lubi, co go kręci, co by chciał przekazać komuś, czy nauczyć kogoś czegoś. I jest to doceniane trochę. No to już jest sukces. Ja myślę, że że moim największym sukcesem w życiu, oczywiście rodziny, dzieci, obowiązków, wnuków i tak dalej, To jest ten laur tej srebrnej Cieszynianki. Ja myślę, że to jest dla starej kobiety u schyłku życia, to jest niebywały sukces, bo cóż więcej może mnie spotkać. Jeszcze wiele rzeczy panią przyjemnych spotka na pewno. Proszę powiedzieć, jak żyć? To takie pytanie mam z cyklu filozoficznych, denerwująco filozoficznych, ale pani na pewno na nie odpowie. Jak należy żyć? Trzeba żyć pełnią życia. Nie myśleć o tym, co było, co się nie udało. Nie patrzeć, że ktoś inny ma lepiej, ja się mam gorzej, że nie potrafię. Trzeba dawać coś od siebie, wymagać też, bo też to tak jest, ale przede wszystkim trzeba znaleźć sposób na siebie, no jakiś pomysł, coś spróbować zrobić, zmienić, niekoniecznie przestawiać cały świat czy coś takiego, ale od siebie zacząć. Że ja mam zainteresowanie, żeby się nie nudzić, żeby nie narzekać, że mnie tam boli gdzieś tam coś takiego i patrzeć się, a po co mi to, a czy mi zależy, a co ja z tego będę mieć. Czyli skupić się na tym, co lubimy robić i na tym, co jest dobre, co ważne. Co lubimy robić i bez względu na to, jakie będą efekty, bo to nieprawda, że człowiek oczekuje jakichś tam nie wiadomo pochwał, bo czasami się robi i nie wszyscy to zauważają. Ale jeżeli jeszcze to jest doceniane, to po prostu mi się tak udało. Tak, właśnie. A na pewno były trudne momenty i ciężkie chwile. Były trudne momenty. Były jakieś takie przytyczki troszeczkę, bo strój cieszyński na naszym terenie nie wszystkie panie chciały nosić, bo się im wydawało, ach, Dziołchowie, że jako Achrato w tym stroju, jako że wie grubo, a poza tym wie, że jako szpetno w tym czepcu, ten czepiec ma piękna. Ja mówię, no nie myśleć o że bez czepca, że się piękniejszo, bo mi się wydaje,
że ten czepiec to jest przywilej, który jest przydany do tego stroju i nie ma mowy. Ogromnie mnie serce boli, jak widzę, że paniczki, powiedzmy, które nie są panienkami do wzięcia, chodzą w stroju cieszyńskim bez czepców. To tak jakby strażak czy żołnierz chodził bez kopii. Ja jeżeli kogokolwiek oblekłam w ten strój, a oblekłam już całą masę osób na wszystkie jakieś odpustowe historie, czy dożynki, czy coś tak. Na pewno co najmniej ze 200-300 pań ubrałam już strój cieszyński, ale zawsze staram się, żeby to był kompletny strój. Musi to być tak jak żołnierz czy strażak, jak już powiedziałam. Tak, od tego, od góry po... Tak. Chodzi przede wszystkim o czepiec, bo tego się panie boją, że w czepcu są szpetne, a ja już powiedziałam, co to znaczy. Tym bardziej, że czepiec to był przywilej mężatek, nie wszystkie panie mogły go nosić kiedyś, przynajmniej tak było. Dlatego zespół, którym kieruję, robi oczepiny, przyjeżdżamy o północy na wiecieli, młoduchę obleką, najpiękniejszy na świecie, jak powiedziała, strój cieszyński. Śpiewamy tam pieśniczki różne, oblekamy czepiec, szatkę wiązaną na żurek. Pięknie se dziucha po tym wygląda, bo jest wyprowadzona ze stanu panieńskiego do małżeńskiego. No. A pani pamięta te momenty wyprowadzenia? Pamiętam, ale to było tak dawno, że... I czas programu niestety jest też ograniczony, żebyśmy mogli do wszystkich wspomnień i dobrych, i złych jakoś tam wrócić. Ja myślę, że będzie jeszcze okazja, ale to już pozwolę sobie po zakończeniu nagrywania jeszcze coś powiedzieć. Ale o zespole jeszcze musimy powiedzieć. Jeszcze o zespole, oczywiście, no właśnie o zespole regionalnym Strumień, tak? Taka jest nazwa, tak? Mhm. Tak, to jest zespół regionalny Strumień, który powstał 12 lat temu, który kieruje i dzięki któremu w zasadzie zaistniałam tak na większą skalę, bo normalnie to byłoby trudno tak. A tak z zespołem mieliśmy prawie 400 występów. Co tydzień się spotykamy, reżim jest niesamowity. Wszystkie pieśniczki, które umiemy, a umiemy ich około 400, więc to jest cała masa ludowych pieśniczek, umiemy nas pamięć, jak ja to mówię, bo każdą nauczono pieśniczkę, to jedna komórka mniej dla Alzheimera. Tak, bardzo. Ja wychodzę z takiego założenia i myślę, że trzeba to śpiewać na pamięć. W strojach, jak się śpiewa, to chóry mają nutki i tak dalej, natomiast my się uczymy. Ja zawsze... Mózg pracuje, zmuszony jest dobry. Tym bardziej, że ja zawsze mówię, jak ja się mogę nauczyć, bo wiem prawie, że najstarszy zespół, to wszyscy mogą i uczymy się. Piękny zespół, są zdyscyplinowani, występów mieliśmy około 400-380 ponad. Teraz nam w tym roku kilkanaście umknęło ze względu na warunki. Ja myślę, że to nadrobimy i myślę, że ogromnie powinnam być wdzięczna wszystkim moim koleżankom i kolegom z zespołu za to, że dane mi było z nimi żyć, pracować. Tyle czasu, my spędzamy ze sobą tyle czasu, że to już jest aż do znudzenia. One z rodzinami niektóre nie spędzają tyle czasu, bo jeżeli każdą środę czy wtorek kiedyś mieliśmy, mamy próbę 2 godziny, a później w sobotę i w niedzielę przeważnie występ, czasami nawet 2 w ciągu dnia. Jeździliśmy do Czech, na Słowację, byliśmy we Francji, staraliśmy się wszędzie, gdzie się dało pokazywać te nasze pieśniki, tą naszą kulturę, a zespół jest taki trochę kapeczkę inkszy niż inne zespoły, bo my, każda z nas ma inkszy portów, inny kabotek, inny żywotek. Bo ja myślę, że nigdy baby nie chciały mieć takich samych pienek, czy piecek, czy szat. Jeżeli to ma być tradycja, to nie wyobrażam sobie, żeby mogły ubierać, żeby były jednakowo obleczone baby. Bo tak jak każda z nas jest inna, tak się powinna inaczej ubierać. Super, że to się udało. A jakie ma pani marzenia? Zapytam na koniec jeszcze. O Boże, jakie ja mam marzenia? No chciałabym jeszcze parę razy zaśpiewać, powiedzieć jakiś wiersz gwarą. No mam marzenia. No, na razie się jakoś tak opukać nieźle czuję. No chciałoby się tak jeszcze troszeczkę pociągnąć. No moja babcia zmarła, miała 91 lat. Mama 95. No może mi się uda jeszcze kapkę pociągnąć. A propos stroju, to
Ja mam taki piękny pas cieszyński, który był drogi, jak mój mąż mi go kupił parę roków temu, z 10 roków temu, to wszyscy mówili, że ten chłop skupił tyle pieniędzy. A mój mąż sobie obliczył, że skoro ja mam wtedy, że miała tam te 60 ileś lat, mówi, jak podziała tak twoja matka, to warto w ciebie zainwestować. Tym bardziej, że ze względu, potem już zaczęła kompletować całą biżuterię i orpang, i wszystkie te załuczniczki i co inne. I jak moja wartość wzrosła. Mąż mi kiedyś mówił, kochanie, a teraz mówi, moja droga. Także działchy polecam wszystkim, a poza tym jak się łoblekiem strój cieszy, że większa baba, mój tak jakby miał dwie baby, bo po cywilu wyglądam zupełnie inaczej, a w stroju cieszyńskim też inaczej. Też jeszcze polecam. Piękniej, jeszcze piękniej. Nie, no pięknie. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze się widzieć na żywo, a nie po prostu tak przez internet. Ziuta Greń, czyli pani Józefa Greń, była naszym gościem, laureatka Srebrnej Cieszynianki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mogę jeszcze słuchaczko? Oczywiście, że tak. Chciała wszystkim, kiedy mnie słucha, czy nie słucha, czy będzie słuchał, czy oglądał, pięknie podziękować za to, że mnie zauważacie, za to, że mogę komukolwiek coś powiedzieć. Także wielu ogromnie rada i czuję się naprawdę. Chcę podziękować mojej rodzinie, mężowi. Pani burmistrz, tak, pani burmistrz, radzie miasta, MGOK-owi dyrekcji, Agnieszce Korzeniewskiej, pan dyrektorowi Żydkowi. No i przede wszystkim moim najukochańszym współśpiewokom zespołu regionalnego Strumień. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję za rozmowę i do widzenia, do zobaczenia, dobrego tygodnia. Do widzenia.